Witajcie, zapraszam Was na Gizmodowy Top 5, czyli cotygodniową listę najlepszych newsów technologicznych. Wyłączone. Na początek polski akcent. Grupa rodzimych hakerów uruchomiła Androida 2.2 na Samsungu Wave S8500, który domyślnie wyposażony jest w system BADA. Interfejs nie działa jeszcze płynnie, ale warto śledzić rozwój tego projektu. Więcej informacji znajdziecie w linku na dole ekranu. Jeśli uważacie, że wasz system audio w samochodzie jest kozacki i pozwala na bezproblemowe lansowanie się, jesteście w błędzie. Szpan zaczyna się w momencie, gdy głośniki rozrywają książkę telefoniczną. Uważajcie na napoje energetyczne. Pewien 19-latek z Iowa kupił ponad rok temu puszkę z Monster Energy Drink. Po jej wypiciu opakowanie dalej było zaskakująco ciężkie. Okazało się, że na dnie spoczywała martwa mysz. Całe szczęście nastolatek zdążył już pozwać producenta. Na miejscu drugim niesamowita proca, urządzenie, które mogłoby wystąpić w ostatnim filmie Roberta Rodrigueza. Przedstawiamy wyrzutnią Machet. So don't do this at home. Leave it to the experts and to the stupid experts that they are building a weapon like this. W tym tygodniu na zwycięstwo zasłużył olbrzymi sukces Firefoxa 4. Jak możemy dowiedzieć się z świeżo powstałej infografiki, przez 48 godzin przeglądarkę pobrano prawie 16 milionów razy. Średnio 5503 razy na minutę. Przełożyło się to na ponad 193 miliony megabajtów danych. Uff, gratulujemy Mozilla.